Sergeant, is this what the aliens were after? Seems so, ma'am. They sure paid a price trying to defend it. Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo i w końcu mamy szansę zagrać w Halo Wars Definitive Edition. To co widzicie to oczywiście niezmieniony przerywnik filmowy, który od 2009 roku nic się nie zestarzał, wciąż wygląda świetnie, więc tego nie trzeba było poprawiać. Tutaj małe uczucie déjà vu, no ale przejdźmy może do samego gameplayu, gdzie to jest tutaj pomiń. No i jeżeli zobaczyliście tutaj ikony, jakie wyskoczyły na dosłownie sekundę, to jest to wersja na PC. To jest praktycznie, myślę, jedyny w tej chwili, jedyna ciekawostka odnośnie tej edycji, remaster, powiedzmy, Halo Warsów, wydany na Xboxa One i PC-ty. I myślę, że fakt pojawienia się tej gry na dodatkowych platformach, widzicie tutaj myszę, o Boże, Halo Warsy. To jest praktycznie no, jedyna ciekawostka odnośnie tej produkcji. No bo wielkich zmian graficznych póki co nie widzę. Wydanie na PC-cie jest bardzo ograniczone, na Xbox One zresztą w tej chwili też, bo są to tylko preordery do... O, tylko preordery. Wszystkie jednostki, please. A, wy ze mną nie idziecie? Hej. Nie, to jedziemy taką bandą. Główna jednostka zmechanizowana. No bo wiecie, tłumaczenie jest to co było, historia jest ta sama co była, wszystko jest po staremu bardzo. Z tym, że trzeba było przerobić sterowanie na peceta. I miałem bardzo duże problemy, żeby się tutaj przestawić, interfejs nie został praktycznie wcale zmieniony. Jest kilka rzeczy, które działają lepiej, na przykład bardzo fajnie, że pokuszono się o dodanie grupowania jednostek, to może jak będę miał trochę więcej, to jednak to wam wtedy pokażę. No a tutaj jak każą mi nacisnąć R i to główne, główna umiejętność jednostki, to z tym jest jeszcze gorzej niż na konsoli. Na konsoli zawsze miałem problem z kontrolowaniem dużych liczb jednostek i używaniu efektywnym ich zróżnicowanych umiejętności. Żeby się przełączać, wiecie, tak w locie i używać dokładnie tego, czego chciałem w danym momencie. Miałem z tym bardzo duży problem. A tutaj jest tym jeszcze gorzej, głównie dlatego, że nie wiem, czy to będę w stanie pokazać. Weźmy o tego Wolverina. Czy jak to się tam zwie, znajdźmy mu jakiś cel taki w miarę widoczny. Oto. Żeby użyć super umiejętności na tym, to muszę najechać kursorem i nacisnąć R. Rozumiecie, bez klikania, bez niczego, to jest takie dość mocne. No nie wiem, takie zostawienie mechaniki z pada, gdzie trzeba było najechać na te jednostki i nacisnąć zupełnie inny przycisk, czyli tutaj w tej chwili R-kę, no a że na myszy domyślnie się ma głównie dwa przyciski, no to wychodzi trochę to dziwnie. Nawet mając dwie jednostki tego samego typu. No i to jest misja, jedna z początkowych, wciąż nie pamiętam dosłownie, która. Ale postaramy się tutaj może coś zadziałać. Dużo lepiej się oczywiście steruje pojedynczo jednostkami. To całe mikro zarządzanie wychodzi lepiej. Nie jestem tutaj oczywiście specem, bo jednak no, zainteresowałem się Halo głównie ze względu na te duże odsłony FPS-owe. No ale no, nie można takiej okazji przegapić absolutnie. O, to coś się zdziadowało. Gdzie są te posiłki? Lecimy, lecimy Forge. O Forge'u jest... zrobiłem kiedyś materiał, jakbyście nie wiedzieli z czym go się je, że tak powiem w cudzysłowiu. To będzie tu gdzieś podlinkowany, no i próbujemy przejść dalej. To jest dość monotonna misja, ale mam nadzieję, że zaraz się wszystko rozkręci. No i to jest praktycznie największa ciekawostka, że to wyszło na PC-ty, z tym, że no, jeżeli chcecie mieć Halo 1, to musicie się zainteresować Halo 2, bo jest dostępna tylko w nieziemskiej cenie w ramach preordera. Na Halo 2 Ultimate Edition. RKRK, o właśnie. No i ze 300 to kosztuje. Musicie zapłacić ze 300 za Halo Wars, żeby w tej chwili dostać dostęp do Halo Wars 1. Takiego powiedzmy, no właśnie, remastera, to nie jest żaden remake jak Anniversary, to nie bez powodu się nazywa Anniversary. No i jest taki problem już w tej chwili z tą edycją. No bo wiecie, mamy edycję na PC-ty, na Xbox One, na nowsze konsole. Więc w takim razie nie bardzo możemy raczej liczyć na jakiekolwiek aniversarki w okolicach 9 roku. Tutaj zakolejkujemy sobie i nie wiem czy widzicie, możemy bardzo ładnie sobie podczepić
pogrupować wszystkie jednostki. To jest coś, czego brakowało oczywiście w oryginale na konsoli. I czego prawdopodobnie wciąż nie ma na Xboxie One. Nie wiem niestety tego, bo na razie się skupiam na tej wersji PC-towej, ona jest tutaj najciekawsza. No i chodzi strasznie fajnie. Chodzi strasznie fajnie, o, ale cwaniaki, patrzcie. Rozwalał nam, będziemy musieli iść naokoło, niesamowite. No bo to jest jednak najciekawsze, co na tym PC-cie zrobili. Gra chodzi bardzo fajnie, jest dużo płynniejsza, dużo ładniej wygląda. Aczkolwiek, no... Tak cały czas patrzę, czy to są nowe jednostki, czy one są trochę przerobione. No i ciężko mi niestety to jednoznacznie stwierdzić. Jest to na pewno jakiś szok, bo widać ikony bohaterów, czy to co widzieliście, te mordy w lewym górnym rogu ekranu, to jednak cały czas jest trochę pociągnięte do wyższej rozdzielczości. No i graficznie na pewno ta gra nie zabija. Jedyne co, to jest ona taką właśnie ciekawostką, na którą rzucą się fani przede wszystkim chcący, no nie mogący się doczekać Halo Warsów dwójki, no bo najwyraźniej to już jest w tej chwili Halo jest na takim etapie, że dla małej grupki, no zakładam, że małej grupki fanów, można robić kontynuacje takie, na które się bardzo, na które się nakręca hype, które się teraz promuje jak wielkie odsłony Halo kolejne. No i w które będzie się inwestował po premierze, no bo mamy zapowiedziane dodatki popremierowe, mamy zapowiedziane season passy, różnego rodzaju karty i tak dalej. Analogicznie bardzo do Halo 5, zdaje się. I co teraz? Jeszcze chwila. A, chroni Anders, fajnie. To co, ty postawimy tutaj. Koleżanka, mam nadzieję, że zostanie, nie muszę jej odhaczać tutaj. No i teraz mam 8 oddziałów Marines, mają jakąś umiejętność granat albo coś. No i niestety mam problem, żeby odwalić Forge'a, czy mogę? No, mogę wziąć tak. Walnąć tutaj R-ką, mogę. Granaciki poszły. No i mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Bym musiał odhaczyć, nie wiem, Forge'a. I wziąć samych Marines. Może tak zrobię w ogóle. Jako kolejną grupę. I poszukamy jakichś przeciwników do załatwienia. Tutaj coś jest. A macie. Granaty. Jep. No i gra się zaskakująco fajnie, to jest naprawdę bardzo kompetentna gra, kompetentna strategia, która jednak ma pewne naleciałości konsolowe. Co widać, co czasami może przeszkadzać, albo nie wiem, denerwować. Nie wiem po co są, czy w normalnych strategiach są przyciski, żeby zaznaczyć wszystkie jednostki naraz. Albo wszystkie jednostki na ekranie, nie kojarzę szczerze mówiąc. Albo to przeskakiwanie z bazy do bazy, albo do głównego zadania. No na pewno pomogło klikanie na mapie, przemieszczaniu się w bardziej skomplikowanych tutaj etapach. No panowie, R-ki. Jest. No i przydzielam się przez przeciwników. Na razie to jest taki czysty gameplay, ja też nie za wiele pograłem. To jest któraś z kolei misja. Tutaj nie, gdzie my się ładujemy w ogóle? Tutaj jest wyjście. Sio. No i lecimy. O, tamtych dwoje mogę wysłać do przodu. Marinesi zabezpieczą tyły. No i to nieszczęsne rzucanie granatami. Tu muszą wszyscy rzucić granata. I oczywiście większość już nie ma. Tutaj rzuci resztka. No i z tym będę miał generalnie problem, chyba że odkryję jeszcze jakieś cudowne metody na sterowanie bardziej efektywne. No i to jest taka prosta misja, nie mam tutaj rozbudowywania bazy. Generalnie wszystko tam zostało bez zmian. Wciąż mamy kołowe menu, które jest dość wygodne, ale wiadomo, było otworzone podpada. Dobra. Ci nie się wycofują, Marinesi zostaną. Macie już granaty? Macie. Lecą granaty, wow. Wszystkie w jednego przeciwnika. Aha. Tutaj. Zajmijcie się nimi. Będziemy się może wycofywać trochę. Łowcy, jest ich zbyt wielu. Nie mam ani jednego Spartanina, żeby nas uratował.
Ej, rozwalcie go. Co to ma znaczyć? Będzie niefajnie żadnego czołga, ani... Będzie niefajnie stracić choć jednego czołga. O, są nasi, dawać, dawać. Flankujemy. Nie mam oczywiście żadnych umiejętności, bo po co? Ale to może podrzucimy, chociaż oni zanim się ruszą... O, już, koniec. Koniec imprezy. Rzucać w nich. Raz, raz, raz. Dobra. Spierdzielacie. Ostrzeliwać się wycofując. Kierunek lądowisko. Raz, dwa. Zabezpieczyć tyły. Moi obrywają trochę. No, ale spadamy. W miarę jest dobrze. A ja wy? Samobójcy. No dobra, oni są zostawieni tam, żeby zginąć najwyraźniej. No i jakoś będziemy z tym żyć. To była taka prosta misja. Zastanawiam się, czy zajmować się jeszcze misją typu skirmish, czyli z rozbudową mapy i ze wszystkim. No chyba będzie trzeba coś takiego jeszcze pokazać, więc się zastanowimy. Zrobimy to prawdopodobnie no, w jednym z najbliższych odcinków, no bo teraz to będzie temat numer jeden. Wciąż się zastanawiam, czy opłaca się robić jakąś recenzję tego cuda. No ale to jest kanał poświęcony Halo, więc każdej drobnostce możemy się przyjrzeć. No a ja w tej chwili dziękuję Wam za uwagę. Powtarzam, jeżeli chcecie zagrać w Halo Wars na PC-cie, wersję Definitive, będącą takie swego rodzaju remasterem, musicie zainwestować 300 w preorder Halo Wars 2. Ja na razie mam same pozytywne odczucia, bo wiadomo, ma jakieś żenujące wyniki, bo wiadomo, jest się fanem, fanboyem i to wszystko się cały czas podoba, gra jest cały czas świetna, tylko będzie problem, czy no na PC-cie nie zginie wśród równie dobrych albo jeszcze lepszych produkcji. Teraz dziękuję Wam bardzo za uwagę, to jest pierwszy materiał w nowym roku, tak więc wszystkiego najlepszego w nowym roku, oby lutowe Halo Warsy 2 nas nie zawiodły i czekamy na świeże informacje o przyszłości naszej ulubionej serii. Dzięki za uwagę, cześć!